że wszystkie pieniądze, które ma rząd, daje ojcu ryzykowi. Co chwilę mówią, znowu miliony dla Ryzyka. I liczą te miliony, prawda, ile tam tego jest. Oczywiście to prawda nie jest. Ojciec, dyrektor nic od rządu nie dostaje. Dostaje emeryturę i to marną. Bo księża w Polsce przez wiele lat nie byli ubezpieczeni. Ale od roku, jeżeli się nie mylę, 89, jesteśmy ubezpieczeni, płacimy składki i oczywiście emerytury są dla księży te najniższe. Ale ten 1100 zł brutto ojciec dyrektor dostanie teraz. Jak wszyscy, to wszyscy. Oczywiście ojciec dyrektor tych pieniędzy nie bierze do ręki, tylko od razu przekazują, od razu przychodzą na konto Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Jeżeli chodzi o sprawy, którymi aktualnie żyjemy, to wreszcie zaczęliśmy budowę ciepłowni geotermalnej. Hala już prawie stoi. I jak dobrze pójdzie, a Pan Bóg pobłogosławi, to w przyszłym roku już z tej ciepłowni geotermalnej będziemy dostarczać ciepło nie tylko do naszych obiektów, do budynków Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, kościoła,